Cześć, czołem kochani, witam was w 30. odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Ten odcinek pojawi się chyba 10 sierpnia i to taki troszkę jubileuszowy odcinek, a i mam troszkę ochotę na muzykę, więc będzie taki tribut dla tego Hemingwaya. Nie wiem, czy znacie Filipa, ale jak znacie, to posłuchacie, jak go nie znacie, to go poznacie i też posłuchacie. Także nie wiem, czy wszystkie utwory, bo pewno trasa będzie trwała dłużej, ale mam ochotę na granie z muzyczką, na jechanie z muzyczką, więc odpalam sobie zaraz, słuchajcie, to co teraz robię, czyli będę robił sobie traskę, jakąś fajną albo mniej fajną. Zobaczymy, co tutaj się pojawi fajnego, ale chyba nic fajnego nie ma. No, hello. Cześć, Tewcie, dzień dobry. No miałem teraz muzykę puścić, ale przyszła się jeszcze Kuba. Boże, to dobra, to nie będzie jednak trybut dla Tesco, bo będzie mi tu dla Tako, bo nie chcecie gadać. No, dzień dobry. Dzień dobry. Rozkminam, co tutaj, jaką trasę wybrać. Ja też nie wiem. Jesteś małpa? Proszę Państwa, słychać czy mnie nie słychać? Słychać cię, ale cichutko, wiesz, ale cichutko. Jakbyś mógł się podgłośnić, Kubuś. No miało być z piosenkami. Nie mówił, a nie szeptał. Dobra, to słuchajcie, bo zapowiedziałem, że będzie tribut dla tego Hemingwaya, więc chociaż jedną piosenkę puszczę z telefonu, a po tej piosence puścimy, więc dzięki temu, że teraz puszczę wam tę piosenkę tego Hemingwaya, to on zarobi jakieś 7 centów, także mogę czuć się teraz bohaterem tego dnia. Do roboty. W latach 90. nie miałaś tożsamości, Zachód pędził do przodu, Zachód nie miał litości, trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg, a świat ex-wrogów przewidział, będzie wygodniej, zapuszczał do nas uczkę, myśmy przestali pościć, a myśmy byli w sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwi, mówi się szare bloki, gdzie pływa szare bloki, tutaj wszystko strokate, baby, typy i jorki, futurowe siniaki, pewnie bo była noti, on takie dla mężczyzn, taki balans proteino, Tofii, mój kraj wyszedł z klatki, teraz ciemnota. Moim krajem może rządzić byle miernota. W moim kraju cały świata to jest ciemnota. Z jednej strony jarmark, a z drugiej Europa. Tańczy polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens, bo przestałem wierzyć w Polskę dawno. Tańczy polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens. Kto ty jesteś, mój mały? Jaki stan twój? Pozbiałem to, gdzie ty mieszkasz rozszerzony? W jakim kraju? To popierdolony. Czym ta ziemia? To mój zamek strachu. Czym zdobyta? To pagadu strachu. Czy ją kochasz? Bardzo mówię szczerze. A w co wierzysz? Nic nie wierzę. Kto ty jesteś, pan mały? Piękny mój kraj obraz ujebany jest widok. Tak cały zdarzy się, że widzę znajomego na miesiącu. Czasem proszę, by przestali, lecz się śmieją. Mówią, dobra, stary, ty no kurwa. Kuła się buja, bloka stałe, słucham swoich bredek. Jak cię wdediam, no to dzwoń na pały. Słyszę te koguty gdzieś na Muranowie. Poza biały te syreny, ciągle wyją te syreny. Oszalały. Tańczy polski tango, w młocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens, bo przestałem wierzyć w Polskę dawno. Tańczy polskie tango, w młocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens. Mówią mi się dla nich, mówi ci, że żyjesz świetnie. Tylko ty masz rację, reszta świata żyje w błędzie. Horyzont jest ładny, ale spróbuj patrzeć wężej. Trochę będzie. Wrogi jest szczepionka i 5G, dorosłych edukuje, tyle stronka na FP, przykratane jak pytały, bo jest moda na gender, a najbardziej antypolska jest nagonka na węgiel, wiesz? A little węgiel never killed nobody, palę czarne złoto z ziomkami, tak czy siak Bóg z nami, chuj z wami, trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu jazda z kurwami, o! Koniec były przekleństwa, była muzyka, monetyzacja wyłączona. Kubuś, co tam u ciebie słychać, byczku, powiedz? A po staremu, jak to się mówi. Poczekaj, ja cię podgłoście może. Tylko zatrzymam się najpierw, żebym się nie zabił. Chwileczkę. Musimy odpalić Discorda. Graniem w czołgi mówisz. Powiem ci, Kuba, tak w sumie dla niepoznaki, że ja nawet mam czołgi. Nie odinstalowałem ich jeszcze. Powiedz coś, Kuba. Halo, halo, mówię coś i mówię coś bardzo wyraźnie. Teraz lepiej, bo byłeś na 30%, teraz jesteś na 100%, więc jest lepiej. Nie? Czemuż to byłem na 30%? Bo ty zawsze jesteś taki głośny, przyjacielu. Ale już... No ale ja się zmieniam, ja teraz jestem bardzo cicho. No, dlatego teraz cię wziąłem na 100%, nie na 30%. To jest dobra zmiana, prawdziwa. Go 200. Nie, uszy mi pękną. U mnie masz 150, więc no. W tym ja wszystkich mam na 20%. Bo ty jesteś stawciagucha, dlatego. Nieprawda? Nie, po prostu mam cichutko cały system, więc to pewnie dlatego. Jedź bezpiecznie. Bo nie mogę sobie przyciszać na streamach muzyki jakoś w jak to się nazywa? Bo coś się wzięło i zepsuło. Nie. W programie nie mogę przyciszać muzyki, bo przycisza się też na OBS-ie, a jak przyciszam sobie system, no to wtedy nie przycisza się na OBS-ie. A na OBS-ie mam akurat... Oj, przepraszam. System gotowy do pracy. Słuchajcie, bo ja tutaj wyjeżdżam, żebym się nie rozbił. Dajcie mi chwilę. A na OBS-ie mam akurat idealnie ustawioną muzykę już. I program... Powiedzmy. Jak powiedzmy? Znaczy, no, może nie idealnie, ale także... Ten. To co, głośniej, ciszej? A słychać stawcą, czyli jest za cicho, tak, Kuba? Czy kupiłaś te rękawiczki już? Nie. No to nie ma donatów, powiedziałem ci. Najpierw poproszę vloga z nowymi rękawiczkami. Źle mówię, no to jest Kuba podłe, co robi stawcia, bo ona osiąga cel i go podnosi, nie? Urwało mi. Mówię, że to co robisz jest podłe, bo osiągasz cel i zamiast kupić rzecz, która była w celu, to podnosisz kwotę, to jest podłe. Ale nie rozumiesz, bo teraz będą takie rękawiczki z tymi laserami, tak, mam DJ-e. No. Myślę, że 5 stówek na to starczy. Nie! A, Kuba, masz takie i wiesz, także nie starczy. Ja, jak kupowałem 2 lata temu, to zapłaciłem 860. Co najlepsze, do dnia dzisiejszego leżą wyszła zapakowane w folię. To wyślij je stawci, żeby miała i już będzie miała zbą. Nie no, ale serio ci mówię, Mareczku, to po prostu pójdzie na rozwój kanału. No to ja czekam, na coś kupisz. Ja czekam na jeszcze pewne inne rzeczy i one mnie hamują. Więc... To otwórz tą flaszkę i już, no. Wtedy się lepiej kupuje. Wtedy się lepiej hamuje. Nie mam flaszki. A, no to zrobiłabyś raz w życiu porządny cel na donaty, na flaszkę. Co? Zrobiłabyś w końcu raz w życiu porządny cel na flaszkę. Od razu by wskoczyło. No wiesz, jak na rękawiczki wskoczyło od razu, no to wiesz, no to na flaszkę tym bardziej na bank. To byś miała z 1000. Tak, na pewno. Jeszcze muszę tak, Markowie vlogi 100 i chyba będzie ostatni. Tylko trzeba będzie zrobić, żeby było tylko 3, a nie 4, nie? To nie się do skrętu w lewo. Co, mam Sajana wywalić? To będzie już słuszna okazja. Skręć w lewo. Albo zrobię coś i wiem, co zrobię. Dobiję 100 Markowe vlogi, a potem tutaj nowego dnatora właśnie o Niku odwróć tabelę małpa na czele i wtedy będzie on 3. Kuba będzie ostatni. To jest tyle. Czyli jeszcze jakieś 300 muszę, 350. Ciekawe, czy Kuba się gotuje w środku, czy nie? Nie, ja jestem oazą spokoju. Ja na chwilę obecną mam wystarczająco dużo wydatków i się nie bawię w donate. Dobra, czyli zrealizujemy nasz cel, tylko jak wrócę z działki się, dobrze. A co jak wyłączę wtedy donaty? Trzymaj się prawej strony. Nie wyłączysz, bo jesteś na kasę łasa, wiesz? Nieprawda. Zjedź w prawo. Ja tam bym się foknął na twoim miejscu, Stefcia. Stefcia się nie fochnie, bo kasa, nie? Nie, ja się nie bucham, bo ja wiem, że to żarty są. No pewnie. Nie. Że nie. No, zapłacił mi, to mógł tak mówić, nie? No właśnie, poszedł przelew, to wiesz. Stefcia jest taką samą YouTube'ową prostytutką jak ja, także my się rozumiemy. Ale nieprawda. No jak to nie Stefcia? Dobra, przeleć teraz, poczekaj. Uważaj, bo się pusikasz. Słuchajcie, bo tak w ogóle to ostatni kurczę film, jaki nagrywam przez najbliższe jakieś 7-9 dni. Nie wiem do końca ile jeszcze będę na działce. O, może źle powiedziałem. Nie, no dobrze powiedziałem. Chociaż nie, źle powiedziałem, bo możliwe, że coś nagram na działce będąc, ale to może inaczej. To ostatni stream, który nagrywam w sypialni. Tak myślę. Bo już jak wrócę, będzie stół w dużym pokoju, nie będzie raczej jeszcze nie będzie kuchni, ale już, że będzie stół, to myślę, że będę mógł, tak jak wrócę, koło tego 2-3 sierpnia będę mógł streamować. Więc może coś tam odpalimy, natomiast na pewno to ostatni odcinek czegokolwiek z sypialni, jaki nagrywam w tym tygodniu, bo nie wiem, co będzie później. Nigdy nie można powiedzieć nigdy, tak? Ale na chwilę obecną tak to wygląda, że nawet położyłem na zmywarce taką dużą płytkę, wysłałem, a to w sumie, to może wam wyjść na Discordzie teraz, bo to tak szkoda tłumaczyć. Natomiast mężna się śmiała do łez, bo wysłałem jej naszą kuchnię. A nasza kuchnia, chociaż nie, bo ludzie to mogą oglądać, to muszę powiedzieć. W kuchni w tej chwili mamy podłączoną zmywarkę, koniec kuchni. Nic innego nie jest podłączone, ale do kuchni nie mamy szafy, tak? Więc mamy zmywarkę, więc położyłem... mamy takie duże płytki, chyba 30x30, albo 60x... nie, chyba 60x60, nie wiem, czekaj, nie wiem, chyba 60x60. I taką płytkę położyłem na zmywarce, żeby tworzyło to blat. Potem położyłem na tym czajnik elektryczny i mikrofalę. I zrobiłem żonie zdjęcie i powiedziałem: zobacz, kochanie, już masz kuchnię. Więc jako, że jestem takim świętym mechanikiem i złotą rączką, to zrobiłem żonie kuchnię i za darmo, nie? A zdjęcie wam mogę wysłać na Discordzie, poczekajcie. Tylko... nauczone doświadczeniem zapauzuję grę. Bo to no się... no patrz, i dzisiaj to, możesz zapauzować. Bo to się skończy tym. To się skończy zgonem jakimś. O, wysłałem. Zobaczcie, jak wygląda kuchnia. Zobaczcie, jak pięknie wygląda nasza kuchnia. Idealna kuchnia. No idealnie, nie? Dlatego dzisiaj był na obiad kebab, nie? Znaczy, obiad na kolację. Kupię największego kepsa, ryż i ten. Ale spokojnie, bo na deser możesz sobie zrobić murzynka w kubku. Murzynkę to bym jeszcze rozważył, ale murzynka to nie. Natomiast nie wiem cukru, staram się unikać. Nie podchodzę 4-5 razy w tygodniu na siłownię, żeby teraz jeść murzynki. Szczególnie płci męskiej, bo damski to mi się jeszcze rozważył, ale... Znaczy wiesz, no poszukaj w sklepie, może będzie murzynka. Nie, no tak śmiechy śmiechami, ale... Ostatnio się ważyłem 20, czyli nie, 20, 19 się ostatnio ważyłem, to 2 kilo mi pewnie zeszło. No chyba, że była jakaś duża kupa, której nie wiem w nocy, ale chyba nie. Także jakoś tam waga spada, tylko muszę jeszcze więcej kardio robić. Ale ty jesteś świadomy tego, że twoja waga powinna zmienić się w masę mięśniową? A to się przecież nie wyklucza. Mój drogi. No ale skoro chcesz, żeby ci rosłym mięśnie ważą więcej niż tłuszcz. Ale oczywiście, że ważą więcej niż tłuszcz, ale ja teraz jestem na redukcji, a nie na masie, więc nie jem, dużo ćwiczę, więc chudnę. Ja mam jeszcze sporo tłuszczyku do zgubienia, także... Ja dobra. Przepraszam, zapomniałem, jak wyglądasz, tak dawno nie było live'ów. No właśnie, taki jestem ulany jak zawsze, ale to możesz obejrzeć odcinki na tym, to są sprzed tygodnia, to mega świeże. Zresztą przecież na Facebooku też rzucam challenge pompkowy, także tam też możesz mnie tak naprawdę live oglądać. Bo jak jestem na siłowni, to zawsze robię ten challenge 25 pompek, 25 dni, tam robię sobie różne pompki, także nie wiem, sprawdźcie, na pewno widziała ty, nie? Także, znaczy, widziałam, ale także tylko... robię live'y, tylko ty ich nie oglądasz, mój drogi. Ja widziałam, ale tylko w taki sposób, no dobra, Marek znowu wrzucił pompki. No, czy nie widziałeś? No. Ale ja żadnie też na pisa wchodzę, więc... To ja ci odpowiem na to tak, ja po prostu słabej jakości live'ów nie oglądam. To dlatego nie było cię ustawcie od 2-3 live'ów, rozumiem. Byłem. Dzisiaj byłem nawet. Ostatnio też byłeś na chwilę. Nie, a to byłem przed spotkaniem. Też byłem dzisiaj na chwilę. No. Trzymaj się lewej strony, a następnie... Jak odpoczywałem po sprzątaniu. Mnie tam dzisiaj czeka nocka, także ja się psychicznie przygotowuję. Aha, czyli będę miał wciągi? Znaczy, zapewne też będzie grny w wodę, ale nie przez całą noc. A co jeszcze? Takie klocki, Lola, CS-a, wszystkiego po trochu. To o której grasz w kloce? Planowo około 1:00 w nocy. Aha, no dobra, czyli ja jeszcze spać nie będę. Tak, akurat stawcie będzie 2-3 śniadanie wtedy. Nie, to już będzie 10:00. No ale przecież... No to było zbyt mocne. Ale no tak, to przecież to jest cytat ze Stefci. Jakbyś oglądał jej vlogi, to byś wiedział, to jest cytat ze Stefci. Ona kiedyś na pierwszym czy drugim vlogu mówiła, że pierwsze śniadanie, drugie śniadanie i trzecie śniadanie. To jest już... To się stało memem. To się stało memem po prostu. Nie mówiłem nic o 3 śniadaniach. Mówiłaś właśnie o 3, nie o 2, tylko o 3. Spytaj się Baska. Obejrzę tego vloga, spytaj bo się Baska. Gdzie... Nie, ja obejrzę tego vloga. Obejrzyj tego vloga. Ale tak było. Stawcia jej siadanie są memem. Czemu ja z tego mema nie zrobiłem? Bo jestem, leniwy i mi się nie chce. To jest odpowiedź. To jest mem. Mareczku, ja nie wysyłałam ci mema, którego sama zrobiłam. No to wyślij mi. No to wyślę. Tylko właśnie nie wiem, czy na serwer, czy na priwa. Znaczy, jak jest fajne, to ja tego wrzucę na serwer, więc może sama to zrobić, nie? Jedź dalej prosto. I małpce. Chwila, tylko muszę go znaleźć. Mi możesz tylko jedną rzecz wysyłać i wiesz o tym dobrze. No mema. Zdjęcia orzechów. A następnie skręć w prawo. Gdzie to jest? Tu. Nie wiem, który to mem. To wszystkie wrzuć. Nie ten. Skręć w prawo. Nie, bo jeden był... to jesteś kompletnie niewtajemniczony, Mareczku. To nic będę udawał, że jest śmieszny, nie przejmuj się. Już. A teraz to nie mogę, to po odcinku zobaczę. Dobrze. To jeszcze wyślę mema małpce. Ja po bitwie zobaczę. Dobrze. Mem Sonic V2. Kto tak? Chciałem sobie przemalować ciężarówkę, ale fajne malowanie zaczynały się od 20 000, a ja mam 15 000, więc nie pomalowałem. A czemu ty, Mareczku, z Bastim nie jeździsz? Ja widzę, że Bastim jest w... Bo ja nie mam tego, wiesz, nie mam multi zainstalowanego teraz. Nie masz multi? No, już po formacie to nie robiłem, bo wiedziałem, że i tak nie będę na razie grał, więc ja rozumiem. Już tego nie robiłem. Natomiast zrobię, tylko jak wiesz, no wózek normalnego, że tak powiem, funkcjonowania. Czyli nie wiem, kiedy to będzie. No kiedyś na pewno. No. Małpek skupiony. Wyprułem 3 magazynki w czołg lekki i wszystkimi pociskami się odbiłem. 15 pocisków. Czyli w sumie widać, że wróciłem do grania, no. Że ze mną jesteś po prostu. To jest niereformowalne. Czy jak to się nazywa? Niereformowalne, dobrze. No. Ale tam mieliśmy nieważne szukanie nowej trasy. Przeliczam trasę. Dobra, chłopaki, to ja wam nie przeszkadzam. Co wstań? Ale wam nie przeszkadzasz, no. Ile ci streamowałeś czasu? Chociaż dokończyłaś ten czas donate'ów, czy nie? Obliczanie nowej trasy. Czy znowu nie szanujesz widzów? Dokończyłam! No. Będę grała tyle, ile mi dacie w live'a, w donate'ach, a potem muszę już iść, bo będę spała. Nieprawda. No jak to nieprawda? No 2 razy przedłużam live'a do rana, a ty nie wiesz, no. To nie zachęca, bo ja tak mówię, a przeleję tam, stawci... za 2-3 stówki, bo wstaje potem o 5:30, to bym se akurat obejrzał, nie? A ona mówi, że nie będzie grała, nie? A ja sobie wyliczyłem tak, żeby ona grała, jak ja wstanę rano, nie? A ona, ja pójdę spać jak frajer, bo nie szanuje widzów. Tak było, mówię wam. Nieprawda. Jak to nieprawda? Jak to zobaczcie, no tak było. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ona wybrała sen, no naprawdę. Skręć w lewo. A mogę siedzieć przy kąpie, machać nóżkami, no? No i pieniądze z tego. Trzeba machać? Machać nóżkami. A, dobra, bo źle usłyszałam. A czym usłyszałaś machać? Bo to może być ciekawe. Tak? Słuchamy cię. Trzymaj się prawej strony. No już powiedziałam. Jedź dalej prosto. Teraz muszę ogarnąć, bo mi się tu złamało. Ej, najlepsze jest to, że ty teraz nagrywając odcinek, to jest jedyny odcinek, na którym nie będzie w ogóle kontentu, nie licząc obrazu. Ja bym polemizował, żeby na jakimkolwiek moim odcinku był kontent, ale dobra, no. Raczej jest tylko obraz i to niezbyt atrakcyjny. Ale to kwestia gustu. Bo ty źle robisz, ty powinieneś sobie taką trasę, gdzie by była, nie wiem, trasa cały czas do przodu, bez takiego. Masz rację, zawsze do tyłu jeżdżę w ETS-ie. Ale nie, słuchaj, kładziesz przykładowo pieniążek na W, położysz pieniążek na W i se gadasz z ludźmi i tyle, a nie kurde zakręty, ronda. Nie mam takich dużych pieniążków, żeby trzymać na W. Ale przecież są tempomaty. O, tempomat. Nie ma za co. Do tempomatu trzeba się tam rozpędzić. No jak no możesz jechać 30 km do godziny i iść do kibla, a on sobie powoli pojedzie. To za szybko będę jechał. To będziesz jechał 20 na godzinę. Ja sobie kiedyś w aucie zrobię tempomat. Ja mam. I co? Jak się jeździ? Ale w prawdziwym aucie. Nie, w prawdziwym aucie mam tempomat. Nie w gesorach kup. No wiesz co, znaczy tak na co dzień tego nie użyłam w ogóle, ale tylko taki jestem, wiesz, jak jedziemy gdzieś nad morze, czy w góry, idzie na autostradę, wiecie? Cię strasznie. Nie wiem dlaczego. To ja bym się cieszył, że Marka urywa. Ja też się cieszę. Może zmień sobie czułość mikrofonu w Discordzie. Może. Głosuj wideo i zamiast automatycznie, to daj po prostu sobie na minus 90 decybeli. Jedź prosto. Czyli tak ma bardzo, bardzo ten, będzie bardzo czuły. Znaczy, no nie musi być akurat minus 90 decybeli, ale no. Dobra, zmieniłem. Będzie na ciebie. Wracając do tematu. No mam, nie używam go tak na co dzień, bo to bez sensu, ale jeśli jedziemy w góry czy na jakąś dłuższą trasę, no to się przydaje, bo noga ci może odpocząć, nie? No tak. A u mnie odpoczywanie nogi to akurat byłoby coś idealnego, no nie? No. Tylko ty byś, ciężko by ci było prowadzić bez nóg wtedy, no ale... Zjedź z ronda. Nie, no, ale... Ja się tylko śmieję, ale... Spokojnie, są ludzie, którzy prowadzą bez rąk. Ja wiem, ale mówi, żeby się odpoczęły nogi. Nie mogą powiedzieć, jakby ci nogi odpoczywały, bo byś mu nie miała jak trzymać kierownicy, tak? Czy tam drążka, czy czegoś, nie wiem. No wiesz, na autostradzie, jak jadę ciągle prosto, to może mi chwilę noga odpocząć, więc luz. No nie, no jak to? Trzeba mieć ręce na kierownicy, znaczy nogi. Ręce też trzeba mieć na kierownicy. Trzeba trzymać kierownicę. No trzeba. To wtedy możesz zębami, jak nie możesz nogami, nie? Nie no, bez przesady, trzeba widzieć coś jeszcze. No coś byś widziała, no. Czubek maski wtedy. Nie no, ale generalnie no, na trasach się przydaje, tak? No tam jak właśnie gdzieś jedziemy dłużej i masz jakiś tam wolny pas i ten, to sobie włączasz i jedziesz, ma to swoje plusy, ale tak na co dzień to nie używam. No spoko. Bo gdzie w mieście używać, to gdzie? To tylko włączasz, wyłączasz, włączasz, wyłączasz. No, znaczy on się wyłącza, jak się naciśnie gaz albo hamulec, nie? I się wtedy wyłącza sama, ale to... Tak jak w ETS-ie. No, mniej więcej. Trzymaj się prawej strony. No tak, no w ETS-ie jak naciśniesz W albo S, to też się wyłącza. Mhm. Przynajmniej ja tak mam. Znaczy fajne jest tylko jedna rzecz, która mi się podoba, to właśnie przyspieszanie na guzik, nie? Znaczy w ETS-ie, w tempomacie w samochodzie, że masz właśnie strzałkę w górę i w dół, nie? I mimo, że tam sobie ustawisz na tempomat, to się chyba jakby ze sprzęgłem ustawia, jak jest sprzęgło, to się włącza, to potem masz, no właśnie jak na kierownicy masz guziczki plus minus i możesz sobie zawalać i przyspieszać ten tempomat. Tylko sobie ustawić na stoję, możesz nacisnąć guzik, tam co chyba co 2 km on przyspiesza, to jest też fajne, nie? Ej, no to jest spoko w sumie. No natomiast no wiesz, na co dzień tego nie używasz, bo po co? No tak, po mieście to się nawet nie da. No. Zwłaszcza po Wawie. No tak, bo tutaj znaczy masz obwodnice i tak dalej. Znaczy, na przykład w weekendy jak gdzieś jadę, to nie mam korków w ogóle, tylko to też trzeba, wiesz, no trzeba jechać raczej płynnie, więc trzeba zmieniać pasy i tam wyprzedzać, bo ludzie różnie jeżdżą, ludzie tak więc... No tak. To jest raczej tylko na autostradę, na drogę szybkiego ruchu, żeby tam sobie odpocząć z pół godzinki na przykład, a potem dalej się ciśnie, nie? Także ja tak tego przypuszczę. Albo jak jedziesz za morze, to albo. Wtedy też. No. Jezus, ale skilowa bitwa mi trafiła się. Spokojnie, zaraz odpalę czołgi, to ci się skończy skill. Przepraszam bardzo, wysyłałem ci statystyki, jakie robię ostatnimi czasy. No mówię, dlatego że mnie nie ma, no. Zaraz odpalę czołgi i zaraz ci spadnę do czarnego, zobaczysz. Jedź prosto. Wczoraj weszłem na 2 bitwy. Po spożyciu trunków wysokoskocznych to w jednej bitwie zrobiłem 300, w drugiej bitwie zrobiłem 5000 i stwierdziłem, że nie gram, bo sobie popsuję staty. Tak, te 5000 cię przekonało, żeby nie grać, rozumiem. Nie, ta druga bitwa, bo pierwsza bitwa była taka, że po prostu wjechałem... Ustawiłem się tak, że wszyscy wyjechali na mnie. To było easy. Ale w drugiej bitwie, jak już trzeba było ruszyć mózgiem, to już mi nie szło. Ja nie mam tego problemu, jak ruszyć mózgiem. nie dziwię się i współczuję. Ruszyć głową to jeszcze, ale mózgiem to mnie nie dotyczy. Przygotuj się do skrętu. Czasem trzeba ruszyć głową, żeby coś zjeść na przykład, więc wtedy mnie ciągnie, ale... Skręć w prawo. No już, słuchajcie, dojeżdżam, także kończy się wasz koszmar przebywania ze mną i z Kubą, bo stawka taka to plus jest, no ale coś za coś. Do każdego miodu musi być dodana łyżka dziegciu, także wiecie jak jest. Skręć w prawo. No i będę miał tak wodę 20-30 ponad tysięcy, więc jakoś ten zarobek idzie. Szczególnie, że kolejna rata za jakieś kredytu za jakieś 15 godzin, więc pozytywnie nie spanie byłoby lepiej. Marku? Tak? Słucham? A że się tak zapytam, to jest płytka 60×60, nie czasem tam jakieś Grey Wind Light dla patowana? Nie mam tego pojęcia jak się nazywa. No tak kurde kojarzę je. Czy mam poszukać paragonu? Tak. Gdzieś mam za sobą chyba w szufladzie, poczekaj. One nie były wcale takie jakieś mocno targie, z tego co dobrze kojarzę. Nie pamiętam. Przepraszam, dżentelmeni, nie rozmawiałem o pieniądzach. No to my możemy, no. Ale mnie to nie dotyczy. A nie mnie, więc spoko. Ja myślę, że ja sobie chyba paznokcie zrobię w końcu. Ale u rąk? Nie, nie. Dzisiaj u rąk. Dzisiaj u rąk. Dzisiaj nie mam tylko pedikier. Czyli pedikier dzisiaj, rozumiem. Wyobraziłem sobie, jak ktoś stopci narysuje paznokcie, kurde, na rękach. Jakbyś paluszki sobie dorysowała i później zrobiła na tym. Jezu święty, nie. To by było zło. Przedduże zły. Kochani, to by było boskie. Dziękuję wam za obecność. Do zobaczenia niedługo, bo podejrzewam, że coś nagram, będąc na działce. Jak córeczka zaśpi, może mi się mylić, coś tam ponagrywam. Więc może jakieś odcinki też wjadą później. Ale tymczasem Bogiem lasem dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Kuba, pożegnaj się. Stawcia, pożegnajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Bye, bye. I pa, pa.